Hejka kochani, długo mnie nie było, ale już niedługo święta, także wydaje mi się, że pomysły na prezenty mogą się komuś przydać, bo na przykład ja jeszcze nie mam kupionych prezentów, więc mam nadzieję, że zdążę przed świętami wszystko kupić i zapakować, więc jeżeli ktoś tak jak ja robi to w tym roku na ostatnią chwilę, no to mam nadzieję, że te pomysły jakoś Wam pomogą. Pierwsze, termosy i kubki. No jest zima, więc kto nie lubi wypić sobie ciepłej herbaty czy kawy. Ja na przykład chodząc do szkoły zawsze biorę ze sobą termos ciepłej herbaty i od razu dzień jest piękniejszy, nawet jak muszę wstać o 7 rano. Pomysł drugi to świeczki. Kto nie lubi świeczek? Ja mogę mieć świeczki w całym pokoju i najlepiej właśnie wieczorami, kiedy sobie oglądam jakiś serial albo coś, żeby sobie odpalić świeczkę, żeby pachniało w całym pokoju, więc świeczki to też jest dobry pomysł na prezent. Pomysł numer 3. Piżamy. Kto nie lubi ciepłej piżamy, zwłaszcza na zimowe wieczory? Jeżeli ktoś lubi bajki Disneya, warto kupić piżamę na przykład z myszką Miki. Jeżeli ktoś lubi Kubusia Puchatka, to z Kubusia Puchatka. Jeżeli ktoś na przykład lubi, nie wiem, jakiś kolor szary, czerwony, czy jakikolwiek inny, no to po prostu w danym kolorze piżamy zawsze się przydają. Warto mieć ich kilka albo nawet kilkanaście, tak jak ja mam, bo też często na święta dostawałam piżamy, z czego byłam bardzo zadowolona, także wydaje mi się, że jest to fajny pomysł na prezent. Czwartym pomysłem są zegarki. Czy to kobieta, czy mężczyzna, warto mieć jakiś zegarek w domu i warto go też wystylizować do danej stylizacji. Jeżeli ktoś się ubiera elegancko, to może jakiś elegancki zegarek. Jeżeli ktoś się ubiera na sportowo, to też warto zaopatrzyć się w zegarek sportowy. Także jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że dosyć łatwo trafić w czyjś gust, dosyć łatwo trafić w czyjś styl, więc jest to też fajny pomysł na prezent. Piątym pomysłem są słuchawki albo głośniki. Słuchawki się przydają praktycznie wszędzie. Ja często wychodząc z domu właśnie używam słuchawek i słucham muzyki, bo jakoś tak się od razu lepiej idzie, nawet jak jest zimno i wieje, to od razu jakiś dzień jest lepszy, także wydaje mi się, że słuchawki to jest strzał w dziesiątkę, zwłaszcza jeżeli ktoś kocha muzykę. I tak samo głośniki. Szóstym pomysłem są perfumy i tutaj zaznaczam, że nie zawsze jest tak łatwo trafić w czyjś gust. Więc warto zorientować się wcześniej, jakich ktoś nut zapachowych używa, żeby potem nie było takiego fopa, że perfum mu się nie spodoba. Bo też tak może być, dlatego warto zwrócić uwagę, kto czego używa. I a już może komuś coś się kończy, więc kupić coś takiego samego, także wiecie. Zawsze warto obserwować osoby przed tym, zanim się kupi jakiś prezent. No, więc najpierw trzeba zrobić rozeznanie, a dopiero potem kupować perfumy. Siódmym pomysłem są poduszki, kubki, koce i wszystko, co możecie zrobić ze zdjęciami. I zostało dosyć mało czasu, ale wydaje mi się, że jakbyście zamówili na weekend teraz jakiś prezent właśnie dla kogoś ze zdjęciami, to na pewno powinien przyjść przed świętami, bo wiecie, święta teraz są na weekend, więc cały tydzień wydaje mi się, że jest to wystarczająco. Warto też sprawdzić, czy aby na pewno przed świętami zdążą, ale jest to fajny pomysł. Nawet możecie iść przecież stacjonarnie do jakiegoś sklepu fotograficznego i na pewno oferują takie rzeczy. U mnie w mieście na przykład widziałam jakieś takie reklamy, że kubek ze zdjęciem w 15 minut czy coś takiego, także jest to też fajna opcja, żeby spersonalizować komuś prezent, więc wydaje mi się, że osoba, która będzie obdarowana, będzie na pewno zadowolona z jakichś wspólnych waszych zdjęć, czy jakichś właśnie wspólnych wspomnień. Także jakieś fotoksiążki, kubki, koce, poduszki, wszystko ze zdjęciami, to jest naprawdę fajny pomysł. Ósmym pomysłem są książki i płyty. I ja wiem, że w tych czasach już płyty to raczej rzadko się kupuje, ale ja na przykład bym się ucieszyła z płyty jakiegoś zespołu, którego słucham, albo właśnie z książki, która by mnie zaciekawiła. Także też wcześniej warto się zorientować, kto jakiej muzyki słucha, albo kto w jakich książkach gustuje, żeby też nie kupić na przykład komuś książki psychologicznej, jak ktoś lubi romansidła. Także warto sprawdzić, co ma na półkach w domu, albo warto sprawdzić, czy na Kindlu ma jakieś książki, które mu się podobają, żeby potem trafić właśnie w sam środek.
9. pomysłem są koszyczki i chodzi mi tutaj o takie koszyczki tematyczne. Ja kiedyś robiłam coś takiego, że brałam po prostu zwykły, wiklinowy koszyk i na przykład wrzucałam tam rzeczy do spa, czyli jakieś tam kremy, maseczki, peelingi, kule do kąpieli, żele pod prysznic, jakieś świeczki, wszystko co się kojarzyło właśnie z takim domowym spa. Możecie też zrobić na przykład koszyczek tematyczny odnośnie filmów, jakiś właśnie seans filmowy czy coś takiego i wtedy można dorzucić jakiś popcorn do mikrofali, można jakieś słodycze, żelki właśnie w film wrzucić na płycie, także wydaje mi się, że warto tak skomponować prezent pod kogoś, jeżeli ktoś lubi oglądać na przykład filmy czy coś takiego, więc są to fajne rzeczy, można tam naprawdę wrzucić różne rzeczy, żeby pasowały do jakiegoś jednego tematu i fajnie to wygląda. I też te koszyki potem ładnie wyglądają, jak się je zapakuje, jakoś fikuśnie. Także wydaje mi się, że jest to całkiem fajny pomysł na prezent. Zwłaszcza jeżeli nie chcecie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, bo też wiadomo, że nie każdy ma pieniądze na wydawanie na wszystkie prezenty. Ja na przykład w tym roku mam całkiem sporo osób do obdarowania, także się zastanawiam, jak to jeszcze rozegram. Cały czas szperam w internecie, chodzę po sklepach, żeby jakoś to ogarnąć, bo jeszcze nie do końca wiem, co komu kupić. Także mam nadzieję, że mi się to uda i że zdążę przed świętami. Więc może właśnie pomyślę o jakimś koszyczku tematycznym dla osób, które znam. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko sobie spisałam pomysły i stwierdziłam, że się z wami nimi podzielę. 10. pomysłem są karty podarunkowe i to jest opcja dla tych osób, które nie są do końca pewne, co by dana osoba chciała, więc wydaje mi się, że podpatrzeć można, jakie tam do jakich sklepów chodzi i po prostu kupić jej kartę podarunkową i sama sobie wybierze prezent, więc też będzie dużo prościej, bo i wy nie macie problemu i ta osoba nie ma problemu z oddawaniem, także jest to fajna opcja. 11. pomysłem i już ostatnim ten filmik są to gadżety do auta. Jeżeli ktoś ma auto, to na przykład, nie wiem, uchwyt do telefonu, żeby przyczepić go na szybie, czy właśnie na tapicerce, czy jakieś rękawiczki do auta, czy może właśnie zapach do auta, czy cokolwiek. Widzicie, takie pierdółki, które można kupić, a się przydają i po prostu nie każdy o tym myśli. Jeżeli ma ktoś auto, to wydaje mi się, że też to będzie fajny pomysł i na pewno się przyda. Zwłaszcza właśnie taki uchwyt do telefonu czy coś takiego, więc tak, to by było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że trochę wam pomogłam. Ja sama jeszcze nie do końca wiem, co kupię, ale wiem, że wykorzystam większość z tych pomysłów. Także jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, bo jest was coraz więcej. Nie zapomnijcie się uśmiechać. Także za tydzień widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, buziaki, pa!